udało się. Ruszyliśmy w zupełnie innej odsłonie. Od teraz wiadomości witają widzów właśnie tak. Z nowym obrazem i nowym brzmieniem. Zmieniamy się dla Państwa i Państwu życzymy, by w nowym roku wszystkie zmiany, jak ta nasza, były zmianami na lepsze. To jest naprawdę dobry wieczór. Beata Tadla, zaczynamy. Po raz kolejny robię krok do przodu. Stan podgorączkowy. Nikt nie słucha osób najbardziej zainteresowanych. Ucieka, uważaj, ucieka! Na granicy. Chodź, i stoj! Chodź szeroko. Mamy już nowy rok. 2015 witaliśmy w domach i na balach. Hucznie i skromniej. Tłumy gromadziły imprezy organizowane pod gołym niebem w największych miastach. Przez świat przetoczyła się fala życzeń. Ale były też tragedie, jak ta w Szanghaju. W spanikowanym tłumie zginęło 36 osób. Milena Kruszniewska. 3, 2, 1! Nigdy się nie spóźnia i jak zwykle przyszedł o czasie. Na całym świecie mamy już 2015 rok. A my dziękujemy, że tak wielu z Państwa spędziło sylwestrową noc z Telewizją Polską. Wielki plenerowy koncert dwójki we Wrocławiu był prawdziwym przebojem. Największe gwiazdy zapewniły imponujące widowisko. Wczorajszego wieczoru program Drugi TVP był najchętniej oglądaną stacją, gromadząc przed telewizorami ponad 3 391 tysięcy widzów. To więcej niż telewizyjna konkurencja. Kulminacja była o północy, gdy wybiła 12, szampana z dwójką otwierały ponad 4 miliony i 257 tysięcy widzów. Ale początek roku nie niesie najlepszych informacji dla wszystkich pacjentów. 1/5 lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej wciąż nie jest objęta umową na ten rok. Jutro nie otworzą gabinetów, chyba że postanowią podpisać kontrakt. Dziś mają czas do północy i to jest naprawdę ostatni dzwonek, by zrobić to na starych zasadach. Minister zdrowia zapewnia, że żaden pacjent nie będzie zostawiony sam sobie. Elżbieta Byszewska. Ostra walka o władzę, podwójne wybory, co nas czeka w tym roku politycznie. O tym za moment, a później w wiadomościach jeszcze między innymi. Euro już na Litwie. I niestraszny dwór. Nie ma wątpliwości, ten rok w polityce to będzie rok bardzo ostrej walki o władzę. Rządząca od dwóch kadencji Platforma zrobi wszystko, by jej nie stracić. PiS zapowiada twardą batalię o odzyskanie rządów po 8 latach. Czekają nas podwójne wybory, najpierw prezydenckie, potem parlamentarne i ciężka kampania. Walka gigantów to jedno, dla niektórych to będzie też walka o polityczne przetrwanie. Kamil Dziubka. Wraz z nowym rokiem Litwini witają u siebie euro. Dotychczasowa narodowa waluta lit staje się już historią. Litwa jest od dziś 19. krajem strefy i kolejnym sąsiadem Polski, który rozlicza się wspólnymi europejskimi pieniędzmi. Wraca pytanie, kiedy Polskę czeka podobna nocna zmiana. Obietnic, dat i zapowiedzi było mnóstwo, ale wygląda na to, że euro w Polsce to ciągle pieśń odległej przyszłości. Marcin Szewczak. Gigantyczna łąka, 2 razy większa niż obszar Polski. Czysta natura. Miejsce, w którym krowy są wolne, a ich opiekunowie, popularni gauchos, wykonują niezwykłą pracę. To stamtąd pochodzi przysmak, który ma ogromną renomę na całym świecie i jest podawany w najlepszych restauracjach. Argentyńska wołowina. W czym tkwi tajemnica jej jakości? Leszek Krawczyk postanowił ją odkryć. Przed nami kolejna niesamowita historia. Niezwykli ludzie i niezwykłe miejsce. Dla nich to wcale nie jest straszny dwór. 12 komnat, duch Józefa Piłsudskiego i wnętrza pachnące przeszłością. Elżbieta i Adam Nowiccy od 30 lat mieszkają w prawie 200-letnim dworze w Bosowicach pod Kielcami. Od 30 lat, kawałek po kawałku, sami odnawiają to miejsce. I żyją, jakby czas się zatrzymał. Maria Stepan. Maria Stepan. Wiadomości. Rekordowy przemyt papierosów, narkotyków, bursztynu, ludzi. W minionym roku doniesień o nielegalnych przerzutach na polsko-ukraińskiej granicy było naprawdę sporo. Jak wygląda sprawdzanie terenu, na którym przemyt to niemal codzienność? Monitorowanie z ziemi i powietrza. Nowoczesne techniki kontroli, potrzebne szczególnie nocą. Leszek Dawidowicz przez kilka dni towarzyszył bieszczadzkim strażnikom granicznym. Bardzo dziękujemy, że są Państwo z nami w wiadomościach. Oczywiście w nowym roku życzymy sobie widzów tylko coraz więcej. Kazimierz Marcinkiewicz, były premier, będzie Państwa gościem w programie dziś wieczorem. Dobry wieczór, Panie premierze. To będzie dla Pana dobry rok?
jakieś noworoczne postanowienia? Musi być dobry. Nie, ja nigdy czegoś takiego nie stosuję. Ale rzeczywiście, dlaczego ma nie być dobry? No, musi być dobry. Tak trzeba postępować, żeby był dobry. A czy pytanie, które od lat słyszymy i ono się cały czas powtarza, czy Kazimierz Marcinkiewicz wróci do czynnej polityki, wreszcie doczeka się odpowiedzi? Tak, wracam. To rzeczywiście jest często zadawane pytanie. Sam sobie też to pytanie zadaję. Poczekamy na odpowiedź, panie premierze. Przyciągniemy tym sposobem widzów. Program dziś wieczorem już teraz w TVP Info. Zapraszamy państwa.